event w zakresie sera smażonego i masła, czyli ser wielkopolski smażony oraz masło w zakresie jakość i tradycja. My jako Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czankowie otrzymaliśmy środki unijne na wsparcie na reklamę wyrobów tradycyjnych. Czyli mamy tu ser smażony i masło. W tej chwili są robione potrawy, które mogą wykorzystać ten produkt. Blogerzy kulinarni i kucharze wykorzystali zarówno masło, jak i ser smażony do wielu potraw. Ser smażony wielkopolski oraz masło są produkowane w naszym zakładzie produkcyjnym w Chodzieży. Powstają na bazie śmietanki. Jeżeli chodzi o masło, ser smażony wielkopolski jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem, które ma określone wymagania do produkcji tego sera. Produkty nasze są wyróżnione: masło, jakość, tradycja, dziedzictwo kulinarne. Ser smażony wielkopolski jest wyróżniony znakiem chroniono znaczenie geograficzne. Nasze produkty dostają wiele nagród, wyróżnień, także są dlatego doceniane wśród konsumentów. Jest to wydarzenie, dzięki któremu klient może pokazać swoje produkty w świecie kulinarnym. W tym przypadku akurat są to produkty spożywcze, dlatego mamy tutaj okazję gościć świetnych blogerów, świetnych też dziennikarzy z branży właśnie foodowej. No i dzięki temu po pierwsze jest to fajna zabawa, bo klient świetnie się, myślę, bawi wspólnie z nami. Natomiast też jest okazja do nawiązywania wspólnych relacji, do pokazywania regionalnych, fajnych produktów szerszej społeczności. Ten warsztat jest wyjątkowy, bo mamy okazję gościć Macieja Siąkowskiego. Udało nam się go tutaj zaprosić, jest bardzo zabieganym człowiekiem, bo dla osób, które o tym nie wiedzą, jest zdobywcą gwiazdki Michelin, także niesamowita, wybitna postać, a dzisiaj z nami ma okazję dyrygować naszym kulinarnym wyczynom. Chciałem wykorzystać te produkty mleczne w troszeczkę inny sposób, mniej oczywisty, żeby można było też zainteresować, żeby można było też z uczestnikom pokazać, że są inne sposoby wykorzystania niż takie bardzo proste, banalne, więc chciałem coś innego, coś ciekawszego pokazać. Na warsztatach przygotowujemy pączki z nadzieniem z serkami homogenizowanymi. Przygotowywaliśmy bliny z serem smażonym, łososiem i sokiem z cytryny. W tej chwili przygotowywaliśmy kopytka z ziemniaków gotowanych i twarogu. I w tej chwili pierożki przygotowujemy. Będzie jeszcze perliczka i pączki będziemy smażyć i nadziewać nadzieniem przygotowanym z serków homogenizowanych. Warsztaty rozszerzają horyzont na zastosowanie wyrobów, które produkujemy. Sera smażonego, masła, zastosowania go w kuchni nie tylko do ciasta czy do kanapek, tak, ale też do innych produkowanych w tej chwili przez nas wyrobów. Nasi klienci na co dzień znają nasz asortyment produktów, jednak na takim pokazie kulinarnym mogą się przekonać o zastosowaniu takich produktów stricte w kuchni. Pokaz taki kulinarny jest okazją do tego, aby się spotkać z grupą klientów, pokazać im nasze produkty jakby od kuchni, jak również zapoznać ich czasami z asortymentem, który jest znany, ale jest znany tylko i wyłącznie z racji sprzedaży, z racji asortymentu, który posiadają w swojej sprzedaży. Natomiast tutaj na takim pokazie możemy przekonać się o typowym zastosowaniu produktu w kuchni. Zawsze można poznać coś nowego, dowiedzieć się czegoś. Przygotować zdanie, którego na przykład w domu nie przygotowalibyśmy sami z siebie, bo nie wiem, nie mamy ochoty, boimy się czegoś. A tutaj po prostu mamy szefa kuchni, który mówi po kolei, co zrobić i idzie to bardzo sprawnie. Myślimy, że konsumenci oraz także nasi, można powiedzieć, ci, którzy bardzo
sprzyjają czy też kibicują Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, na pewno na blogach internetowych znajdą to dla siebie, bo można naprawdę wiele znakomitych produktów zrobić z naszego masła, który jest w ramach programu Jakość Tradycja, oraz naszego sera smażonego, czyli jako wielkopolski ser smażony, który w tym programie idzie.